Odnośnie posta Janka Karego, który wrzuciłeś do dyskusji, Szymonie, to jestem ciekaw twojego zdania na ten temat. Dla mnie ciekawym eksperymentem myślowym z załączonego filmiku Filozofii Tube jest Ziemia i minus jeden, czyli świat, w którym nie ma żadnych konstruktów społecznych. Okazuje się, że konstruktem społecznym jest tak naprawdę cały nasz obraz rzeczywistości. Sama idea klasyfikacji obiektów według jakichś cech, sama idea wyróżniania i mierzenia jakichś cech obiektów, więc bez tego wszystkiego ludzie po prostu by istnieli i tyle. Powiedziałbym, że główną przyczyną niechęci ludzi do pojęcia konstrukt społeczny jest to, że u osób progresywnych jest ono łączone z założeniem, że zawsze jeśli X jest konstruktem społecznym, to jest zupełnie arbitralne i plastyczne. Można bez problemu dowolnie zmieniać definicję X, umówić się, że X nie ma znaczenia itp. Widać to nawet w poście Janka, który wyraźnie ma na celu stworzenie wrażenia, że podział na ludzi powyżej i poniżej 170 cm jest tak samo arbitralny jak podział na płcie. A podział na płcie jest arbitralny. Ale masz rację, tak. W sensie ja się zgadzam, że ogromna ilość naszych koncepcji to są konstrukty społeczne, natomiast wiesz, stwierdzenie takie, że wszystko jest konstruktem społecznym, to jest też taki troszeczkę, mam wrażenie, nie bardzo wiem nawet jak to nazwać, ale to jest takie stwierdzenie, że w rzeczywistym świecie nie istnieją byty, które dałoby się zaklasyfikować jako odrębne byty, prawda? Że istnieje tylko, nie wiem, niepokategoryzowany wszechświat. Znaczy, że kategorie są jedynie właśnie konstruktem narzuconym przez umysły ludzkie, co też mam wrażenie, że nie do końca jest... Znaczy, nie jestem pewien, czy bym się z czymś takim zgadzał. Jak Dominik się pyta, jak żyjesz w tych upałach? Nie żyję w tych upałach, jest potwornie. Teraz w ogóle tak, zacznijmy od tego, że ja może przeczytam post tego Janka, bo ponieważ jest to naprawdę bardzo... ciekawa uwaga tutaj. Na kanał Filozofii Tube wjechał wczoraj bardzo ciekawy film dotyczący metafizyki i konstruktów społecznych. Zawierał on eksperyment myślowy, który według mnie perfekcyjnie tłumaczy kwestię tego, jak działają konstrukty społeczne. Wyobraźmy sobie sąsiedni wymiar, Ziemię 2, gdzie ludzie dzielą się na klasycznie rozumiane przez nas kategorie płciowe, narodowe, koloru skóry itp. Poza całym tym ambarasem uznają jeszcze jedną dodatkową kategorię wzrostu. Dorośli są kategoryzowani. Osoby wyższe niż na przykład 1,70 m to wielgusy, niższe to mikrusy. Naturalna wyższość wielgusów sprawia, że pełnią oni dominującą rolę społeczną, zgarniają lepiej płatne prace. Jeszcze niedawno dyskryminacja mikrusów była wpisana w prawo, no ale mamy przecież XXI wiek, choć mimo to klasycznie linie podziału nadal istnieją w umysłach wszystkich. Obywatel naszej Ziemi 1 zakrzyknąłby natychmiast, że to głupota, podział jest wymyślony, ale osoba z Ziemi 2 natychmiast odparłaby, że wzrost jest jak najbardziej rzeczywistą cechą człowieka. Nie ma nic wymyślonego w miarce. Ziemianin jeden mógłby stwierdzić, że nie ma żadnych wrodzonych różnic między wielgusami a mikrusami. Oczywiście rozpoznajemy na Ziemi jeden osoby wyższe i niższe, ale nie dyktuje to w żaden sposób oczekiwań ani pozycji społecznej danej osoby. Ziemianin 2 natychmiast skontrowałby górą dowodów mówiącą o tym, że wielgusy są bardziej pożądanymi pracownikami, osiągają lepsze wyniki naukowe, rzadziej popełniają przestępstwa. Mikrusy, jak wskazuje na to psychologia ewolucyjna, są po prostu przystosowane do wykonywania niewykwalifikowanej pracy. Nie istnieje żaden spisek, który by ich w tym stanie utrzymywał. Jakie narzędzia pozwalają nam rozpoznać, co jest społecznym konstruktem, a co materialną rzeczywistością? W jaki sposób możemy kreować politykę bez podświadomego replikowania w przyszłości przeszłych konstruktów społecznych? Zapraszam do dyskusji. Obrazek klasyczny dla przyciągnięcia uwagi. I macie absolutnie rację, że ten post jest świetny. Naprawdę uwielbiam ten post, ponieważ ten post obrazuje... tak mi się wydaje, mam wrażenie, że ten post obrazuje, jak osoby często o wyraźnie, że tak się wyrażę, postępowych poglądach postrzegają konstrukty społeczne jako coś właśnie narzuconego arbitralnie i co mogłoby być skonstruowane w dowolny inny sposób, że tak naprawdę nie mają one osadzenia w rzeczywistości. Aczkolwiek podany przykład jest kompletnie nieadekwatny do konstruktów społecznych, jakie mamy u siebie. Ponieważ tak jak tutaj ktoś pisał przed chwilą, oczywiście, że te konstrukty społeczne są, jak najbardziej istnieją i jest ich masa, ogrom elementów naszego życia, to są konstrukty społeczne, ale zwróćcie uwagę, jak rozdystrybuowany jest wzrost. Tak naprawdę większość ludzi ma plus minus 1,70 m, prawda? Średni wzrost dla mężczyzn to jest 1,76 m chyba, dla kobiet 1,66 m. Ludzi daleko od 1,70 m, im dalej od 1,70 m, tym mniej jest ludzi. Natomiast im bliżej jest ich więcej. Więc oczywiście postawienie w tym miejscu linii umownego podziału społecznego wydaje się potwornie niesprawiedliwe, prawda? Ponieważ tutaj ktoś ma tylko centymetr więcej, tu ma ktoś centymetr mniej i dlaczego miałoby to decydować? Ale to jest kompletnie nie tak działają konstrukty społeczne.
Wyobraźcie sobie za to jednak, mimo wszystko, że z jakiegoś powodu wzrost rozdystrybuowany jest w naszej populacji zupełnie inaczej. Że najczęściej ludzie mają, powiedzmy, około 1,40 m albo około 2 metrów. No, hipotetycznie, tak? Że tu są największe skupiska, najwięcej osobników w populacji ma około tyle, a im bliżej 1,70 m, tym jest mniej. Natomiast rzeczywiście, tak powiedzmy, od 1,60 m do 1,80 m mają promile społeczeństwa. Czy nadal jest to kompletnie wymyślone, arbitralne i mogłoby być w dowolnym innym miejscu? Czy może jednak ten oczywiście podział, który jest konstruktem społecznym, byłby nadal, czy może odzwierciedlałby pewną rzeczywistość? Bo wydaje mi się, że jednak by odzwierciedlał, ponieważ to jest oczywiście w kwestii tożsamości płciowych czy innych tego typu rzeczy. Osobniki nie wpasowujące się w tradycyjnie przyjmowane pojęcia, tradycyjnie przyjmowaną nawet tożsamość płciową, to są przecież promile społeczeństwa, prawda? Więc pytanie brzmi, w sensie sam fakt, że istnieją osoby nie wpasowujące się w kategorie, nie podważa zasadności kategorii. Wręcz przeciwnie, istnienie kategorii z góry zakłada, że muszą istnieć przypadki czegoś, co jest poza tą kategorią. I stwierdzenie, że kategorie zostały narzucone na świat przez jako konstrukt społeczny nawet jeżeli byśmy to uznali to za konstrukt społeczny, z tego w żaden sposób nie wynika, że ten konstrukt społeczny mógłby być dowolny inny. Z tego w żaden sposób nie wynika, że można by to wymyślić w dowolny inny sposób, prawda? To znaczy, to nie znaczy, że się nie da, ale być może wszystkie inne albo niemal wszystkie inne ujęcia tego konstruktu dawałyby kompletnie niepraktyczne wyniki i byłyby niereplikowalne na przykład w dłuższej perspektywie czasu. To jest tak jak, wiesz, to jest tak jak Peterson w sumie słusznie kiedyś to ujął na tej zasadzie, że okej, teoretycznie tekst, dowolny tekst kultury hipotetycznie można interpretować na nieskończoną ilość sposobów. Teoretycznie jest to prawda, ale jeżeli przeczytasz Hamleta i zinterpretujesz go tak, że powinieneś zabić swoją rodzinę i siebie, to możesz to zrobić wyłącznie raz. I to już nakłada, obiektywnie, bardzo silne ograniczenia na tę interpretację tego tekstu kultury. Ponieważ jeżeli to zrobisz w ten sposób, to możesz to zrobić tylko raz. I tyle. Nie możesz wielokrotnie zabijać własnej rodziny, a potem siebie. Prawda? Więc i pomimo, że hipotetycznie można by powiedzieć, że no okej, ich jest nieskończenie wiele tych interpretacji, ale praktycznie stosowalnych interpretacji jest znacznie mniej. Wydaje mi się, że historia pokazuje i powtarzalność pewnych motywów, nawet kulturowych, pomiędzy kulturami, które wykształciły je zupełnie niezależnie, przemawia raczej na rzecz tego, że w praktycznego podejścia do wielu tego typu konstruktów jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało, ponieważ inne po prostu nie dają jakkolwiek sensownych. Nie da się budować na nich niczego po prostu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Aha, miałem jeszcze opisać motyw ten z ktoś tam się w temacie tego, że pod ostatnim filmem o kościołach w Kanadzie ktoś tam go komentował, że ten film rozmywa odpowiedzialność, tak? Że rozmywa odpowiedzialność. W sensie informując, że okej, może i katolicy księża tam znęcali się nad dziećmi w Kanadzie, ale można przy tym temacie zauważyć, że działo się to w szerszym systemie założonym przez kanadyjski rząd, który na celu miał zniszczenie kultury i wynaradowienie Indian na przestrzeni tam dziesiątek lat i że to jest tylko część większego problemu. I ktoś, bywały zarzuty po tym, że to jest rozmywanie odpowiedzialności. I no tak, to jest dokładnie to. To jest rozmywanie odpowiedzialności, ponieważ zauważa to, ta obserwacja, że owszem, w sensie rozmywanie odpowiedzialności to nie jest umniejszanie odpowiedzialności, ale zauważenie, że to, o czym się mówi, nie pokrywa całości sytuacji, nie pokrywa całości obrazu, a być może szerszy kontekst obrazu jest istotny. W sensie wyobraźcie sobie coś takiego, że Grzesiek wynajął Janka i Tomka, żeby, nie wiem, Bartkowi spalili dom. I wynajął ich do tego i zapłacił im, żeby oni spalili dom Bartkowi. I oni spalili mu ten dom i przy okazji jeszcze go pobili.
A przekaz medialny z tego jest, i tu mamy całą sytuację, jedyny przekaz medialny, jaki dociera do szerszej publiczności, jest taki: Janek pobił Bartka. I tyle. No, może warto wspomnieć, że okej, Janek z Tomkiem pobili Bartka, ale i zrobili to jeszcze w trakcie próby podpalenia jego domu, za co zapłacił Grzesiek. Może to daje, czy nie uważa, i można powiedzieć, że to rozmywa odpowiedzialność z Janka, ponieważ pierwsza informacja była: Janek pobił Bartka, była bardzo jasna: Janek jest zły, Bartek jest ofiarą, na Janka mamy się złościć, a podanie szerszego kontekstu rozmywa odpowiedzialność. No tak! No rozmywa odpowiedzialność, no zgadza się. Ale czy to znaczy, że lepiej o tym nie mówić? Właśnie może, ponownie, rozmycie odpowiedzialności w tego typu sytuacjach nie umniejsza tej odpowiedzialności, tak? Znaczy Janek nadal pobił Bartka, księża katolicy nadal znęcali się nad dziećmi w Kanadzie, ale to nie zmienia faktu, że podawanie małego wycinka obrazu no właśnie nie daje poprawnej perspektywy na szerszą i złożoną sytuację. I wiecie co, i w tym kontekście, szczerze mówiąc, trochę ostatnio wróciłem ten cytat C.S. Lewisa, tak? Ponieważ mam wrażenie, że ludzie dostali wielokrotnie informację, że tak, członkowie Kościoła robili w Kanadzie coś bardzo złego, ale niektóre informacje z mediów są nie do końca poprawne, tak, no bo tam nie było masowych grobów, tylko nieoznakowane groby na przykład, oraz jest to element znacznie szerszego zbrodniczego procederu, w którym brali udział jeszcze inni aktorzy. No i mam wrażenie, że niektórzy osoby odebrali to jako coś niewłaściwego, bo teraz, nie wiem, jakby się teraz nie mogli już gniewać na Kościół, czy coś takiego, a strasznie chcieli. Albo nawet nie bardzo wiem, jak to interpretować. Znaczy, w sensie, to nie umniejsza odpowiedzialności za to, co tam się wydarzyło, a nie wiem, mam wrażenie, że niektórym ludziom było łatwiej, kiedy mogli po prostu całość winy, czy tam całość swojej uwagi, bo nawet nie jest kwestia winy, bo wina pozostaje taka sama, ale całość uwagi skupić na jednym aspekcie i nie zastanawiać się, czy może stoi za tym coś jeszcze więcej. Więc właśnie. Co my tu dalej mamy? Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.